Wiosnę ubiegłego 2019 roku wspominam jako bardzo intensywny czas pracy. Nie tylko z tego powodu, że zdawałem wtedy egzamin maturalny na zakończenie liceum ogólnokształcącego, ale także z powodu projektu, jakim była Lubelska Wiosna Młodych, czyli wydarzenie organizowane przez Filharmonię Lubelską w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego. Samo wydarzenie organizowane przez pana dyrektora Filharmonii Lubelskiej Wojciecha Rotka miało na celu umożliwić młodym wykonawcom, uczniom lubelskich szkół muzycznych, takich jak ja, zdobycie doświadczenia w czasie prób i koncertów organizowanych w ramach Lubelskiej Wiosny Młodych. Swoistym podsumowaniem całego projektu był cykl koncertów organizowanych w maju ubiegłego roku. Na wszystkich koncertach mogli prezentować się oczywiście uczniowie szkół muzycznych, zarówno w rolach solistów, jak i muzyków orkiestrowych. Jednakże w mojej pamięci szczególnie utkwił koncert z 26 maja 2019 roku, na którym Młodzieżowa Orkiestra Filharmonii Lubelskiej wykonała Symfonię G-moll nr 40 KV 550 Wolfganga Amadeusza Mozarta, w którym to wykonaniu również i ja miałem przyjemność uczestniczyć. Na wspomnianym koncercie orkiestra akompaniowała również solistom w wykonaniu ich utworów dyplomowych. Pewne ciekawe zrządzenie losu zdecydowało o tym, że obie solistki, zarówno Dominika, jak i Teresa, były oboistkami. Myślę więc, że był to wyjątkowo ważny koncert, szczególnie dla nas, oboistów. Podsumowując ten przydługi wywód, bardzo dobrze wspominam ubiegłoroczną Wiosnę Młodych i liczę na więcej takich projektów w niedalekiej, oby, przyszłości.